Obejrzeć film nie wychodząc z własnego samochodu jest to możliwe w kinie samochodowym, które jest już otwarte na parkingu Stadionu Wrocław. W repertuarze komedie, dramaty, filmy romantyczne oraz horrory. Każdy znajdzie coś dla siebie. Seanse odbywają się co weekend od połowy maja do 10 lipca. Kupić bilet można wyłącznie za pomocą strony abilet.pl. Do tego kina może wjechać 120-125 aut osobowych. Koszt biletu jest liczony od auta osobowego. Podkreślam osobowego, bo zaznaczam też, że tutaj mamy do czynienia z naprawdę wielkim ekranem. On jest, jego górna krawędź mniej więcej na 40 metrach, więc tylko z tych przednich siedzeń w samochodzie dobrze widać ekran i to, co się na nim dzieje. Filmy są wyświetlane w jakości 4K na ekranie 1500 metrów kwadratowych i z dźwiękiem z radia samochodowego na częstotliwości 88,1 FM, aby każdy widz dobrze widział ekran i słyszał dźwięk filmu. Jeżeli chodzi o repertuar, to zaczynamy Gentlemanami Guya Ritchiego z Matthew McConaughey, z Colinem Farrellem z roku 2019, Przełęcz Ocalonych Mela Gibsona, film Niedobrani z Charlize Theron. Wrocławianie zapytani o to, dlaczego odwiedzili kino samochodowe, zdradzili nam, że to nowe doświadczenie i dobra alternatywa dla jeszcze zamkniętych kin tradycyjnych. Kina nie są otwarte, więc fajnie, żeby się gdzieś wybrać i coś zobaczyć. Poza tym nowe doświadczenie. Ja przynajmniej nie miałem okazji jeszcze być w kinie samochodowym, także no, może być coś ciekawego. Świętujemy urodziny, więc po prostu jakiś pomysł, a że normalne kina teraz jeszcze nie są otwarte, to pomyśleliśmy, że to będzie dobre. Czas, jakby sposób na spędzenie czasu. Nigdy nie byliśmy na takim wydarzeniu, a w sumie to jest całkiem ciekawe doświadczenie. Nigdy w życiu nie byłem na kinie samochodowym, w sumie chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Wydaje mi się to ciekawa opcja. Wjazd do kina jest możliwy wyłącznie bramą bez Stadionu Wrocław od strony Alei Śląskiej. Widzowie będą wpuszczani na teren parkingu godzinę przed rozpoczęciem seansu.